5-1 dla Warchlaków na mapie Demirage. A teraz wreszcie możemy zobaczyć to z obrazem i z dźwiękiem. I z moim durnym komentarzem. Widzimy, że bomba wycofuje się, ale tu będzie teraz rage. Oj, no i właśnie, nie zdążyłem. Ale widzimy, że Joker gra za WP-ą. Przełączył się do tego zawodnika, bo on tu może zrobić różnicę. Pewnie zasejwował w następnej rundzie, w poprzedniej rundzie, ale nie wiem. Bomba wraca na bomb side B i tutaj Joker, szkoda, szkoda, że rotuje. Bo mógł tutaj wyciąć z tej AWP-y. Ale jednak czeka i zaraz podejdzie mu pod C, widział. Dał info. Dał info graczowi z numerem 5. A to jest Makaronek. Makaronek tutaj z USPK, sieka. Niesamowite banie. 20 AP, Joker i będzie kosa w plecy? A nie, to jednak jego teammate. To był osa. Oj, no niedobrze. I Joker będzie sejwował AWP. Czy mu się uda? Aj, chyba mu się uda jednak sejwnąć. Chodź, siódemeczka go goni, nie powiem nie. 1-5 dla Warchlaków. I to chyba będzie... 6-1. Mimo, że poprzedni mecz Warchlaków wygrały Unranked, znaczy Warchlaków z Unrankiem wygrał Unranked. Wynikiem 16-14. Myślałem, że będzie remis, ale pamiętam, że ktoś przeskanował dobrze smoka graczowi brojącemu bombę. No i tyle. Widzimy, oj, piątka tu się może jednak to nie zasejwować, bo tu gonią go. A i padnie po czasie jeszcze Warchlak. Chińczyk. A i zasejwało tego Akacza. Czyli myślę, że zagrają właśnie pod te dwie bronie. Poza tym są pieniądze. Są pieniądze i dwie bronie udało się zachować. Więc mogą zagrać spokojnie na fullu. 13-2 dla skoczył w pro na mapie The Cage. I sobie odświeżymy ciebie na pewno. Tak, 13-2 na Cage'u. Bomba podchodzi, a w osa już ginie na midzie. Bomba na rampie, a na rampie z M4 stoi sobie... A nie, to na 7 jest. Maciora. Kto by się spodziewał, kto by się spodziewał, bo na pewno nie ja. I Filip z drugim fragiem ściąga makaronka. Przenieśmy się, popatrzmy na niego. No ale bombsite, a już jest opanowany, jest dopiero teraz rotują gracze. Jeden od CT, jeden od mida, od connecta, a drugi pójdzie od kuchni. Będą save'ować, czy będą odbijać, czy będą odbijać. Tak to wygląda od strony Jokera, Joker od dżungli, jeden od connecta i od CT. Bardzo dobrze rozmieszczają się, Benki pierwszym fragiem. Joker, niestety, nieudane to full auto z M4-ki. No niestety, szkoda. Zostało dwóch answer... No jeden, został sam Joker na cały skład. Dobrze, na trzech zawodników Warchlaków. Nie trafia, ale jednak kończy Filip Steka. I to 4K dla tego zawodnika? Nie, 3K. 3. Natomiast w drugiej bądź w trzeciej rundzie na Cage'u skoczył w pro pan Phantom? Chyba 1.37? Nie jestem pewny. Sieknął Ace'a. I to 3 fragi z 5-7'a, 2 z Pinity. 15-2 dla Just Nice Team. Ha, żartowałem. Skoczył w pro, wygrywa 15-2 z Just Nice Teamem na Cage'u. Istny rape. To jest z Bizonem. Poszedł Joker. Zosą. Bison Power, tak? No, ale to jest 4-3, a bomba widzimy, wycofuje się. Ale tutaj senior Julio ma problem i ginie. A bomba, i mają bombsite czysty. Czysty bombsite, ale decydują się jeszcze wejść midem. Dwóch. Z Bizonem. Joker jednak z dwoma jeszcze headshotami. Makaronek to jest 1-1. Jakim prawem? Co się teraz stało? Tego nie rozumiem. To sobie zapiszę. On coś takiego, że zapisuje sobie ostatnie dwie minuty spotkania pod F9, czyli Shadow Play z NVIDIA, jak ktoś kojarzy. I teraz coś mi się tu nie zgrało mi się. A nie, dobrze. Dobrze, bo ja myślałem, że patrzę na makaronka. A na Maruka nie patrzę, bo patrzę na Filipa. I Filip fraguje. Gdzie chcesz screena? Screena na Facebooku mi wyszliłoby super. Widziałem, dobry. Że 16-2 wynik, dobrze.
To się tak niesie i Fortan. Jeszcze Ace'a siekłeś, on tego Ace'a zapisanego do ci. To później we frag movie będzie, jak chcesz. Bo będziemy robić frag movie przed finałem, takie będzie z najlepszych akcji. Póki co ty siekłeś Ace'a jako jedyny chyba w całym turnieju. Zajebiście. No, no dawaj już na pewno. Tego już ci daję. No tylko ja mam kurwa znowu tylko końcowy wynik i początek meczu, sorry. Spoko, nie, no czy wystarczy mi końcowy wynik tylko, wiesz? No to mam. Bo się kurwa znowu zajebałem w akcji. No spoko. Nie ma problemu. Jest 1-8 dla warchlaków. Tak? Warchlaki wygrywają 8 do 1, nie? Za rankiem. A wcześniej to Unranked wygrał 16-14. I to jest... to jest evenement, że Mirage to jest mapa Terro. Cage też nazwał. Nie wiem jak to działa, no ale... Ja jak zawsze gram Mirka, to ja jestem CT player. Już ci mówię. Mirage jest taktyczną mapą w chuj. Ja wiem, znaczy tam na piki, jak masz dobrego spawna, to kurwa możesz tyle zrobić. Też, ale to jest mapa taktyczna w chuj i jest może taka bardziej terro, ale jak masz przygotowane CT do takim stopniu, jak masz flesze albo coś, to jest mapa CT. Czy bo ludzie się zawsze ustawiają właśnie albo na schodach, na dżungli i na CT. No i smoki wchodzą, bo wstaje się. Ale jak się ustawi dwóch w sajcie, no to kurwa to sorry. Jakbyś się ustawił pod drewnem, rzuci flesza, odbije go od ściany i się wychyli jeden na przykład z ninja, jeden pod drewnem, to kurwa pozamiatają ten site. No. Tak albo grać kurwa na odbijanie, nie? No to jest tak prawda. Nie, jak się ma też smoki spadną, no to też można podbijać, nie? Już ci ten... No zaraz wrzucimy... posta na Facebooka. No, no zobaczymy. Teraz kurczę, nie wiem czy warchlaki wygrały, czy unranked? Poprzednie starcie? Kurczę, zaraz nie wiem. Tego nie sprawdzę raczej. Ale z pierwszym fragiem baciura. Kołem jest, dobra, dobra, mam zdjęcie. Jest zdjęcie. Ale ładnie teraz poczynałem, co wyprosili. Unranked. Ładnie. Mówisz? Aha, czekaj. Czekaj, co to jest? Versus. Jak to teraz jest, jak wszyscy, raczej 12 drużyn wyjdzie z grupy chyba, nie? 12 drużyn wychodzi chyba z grupy. No. No i później znowu będą 4 grupy po 3 i znowu będzie każdy z każdym. Aha, i potem LAN. No i później będzie LAN. No i później dostaną 4 drużyny i LANa. Będzie walka o trzecie, drugie i pierwsze miejsce, nie? No wiadomo. No, tak, ten koszul. Tak myślimy to zrobić, nie? No i dobrze w sumie. Dla finalistów będą koszulki jeszcze. Jo, kurczę. Znaczy, dla wszystkich, dla 4 tych teamów, nie? Będzie 20 koszulek. No. Tam z logami, takie pierwszenie. A dla finalistów i MVP gracza będą jakieś pucharki i nagrody. O! Tam. To ja formę robię. Ja, rób. No, robię jako jedyny Ace'a, więc chyba MVP dostaniesz gracza. Albo ktoś inny sieknie. No bo już kurwili, że nam kurwa pierwszą rundę rozjebali, nie? Tak właśnie kurwa. A później drugą rundę też miałeś, tam trzecią rundę też miałeś fajną, bo tam z 5-7 też porałeś. Spinaj ty ci nie weszło, ale z 5-7 no, nie weszło. Nie było weszło, nie? Właśnie, ty tak myślisz, kurwa, co się dzieje? No, beka. Później już weszło, fajnie. I to też już weszło. No. To w porze. Dobrze wiedzieć. Te następne w grupach już będą BO3 chyba, nie? Czy co? Chyba tak będzie. Chyba tak, będzie BO3, a finał będzie BO5, nie? No, to fajnie. Znaczy sam finał, nie? Bo ćwierćfinał i finał, półfinał to będzie chyba też BO3. No zobaczymy. No, finał lepiej, żeby ile był BO5. Którego dzisiaj jest? 6. No to 21 maja jest, mamy 18 dni. Gdzie tam? No powiedzmy, ale 18 dni. To w Londynie jest, nie? No, to jest w Londynie. Kurczę, no to mieliśmy 18 dni na to w sumie, od rozgrywek. Bo zaczęliśmy we wtorek, tak? To się zmieścimy lepko. No, czy do końca tygodnia chcę eliminację zrobić, żeby w następnym tygodniu już grać 12, nie? No i właśnie w następnym tygodniu to cały tydzień, nie? Tak, cały tydzień znowu. To dobrze, bo u nas kurwa jeden zmienia neta na FTL i dopiero środę będzie mógł sobie grać. No spoko, nie? Ja to mam. No, trzeba to będzie lepiej koło. Ja powiedziałem, w razie czego w 4 wygramy. No, i tak jak to jest do 3, nie? To i tak jest dużo meczów, bo każdy gra BO3, czyli jest 3 razy więcej czasu jako tako. No, 3 godziny max.
coś takiego. No. Bo każdy mecz w godzinę liczmy, nie? No tak, tak, trzeba średnio liczyć. Ja mówię, znaczy w sumie tam to już będzie bardziej zacięte, bo to będzie BO3, już to będzie te drugie eliminacje. No, no, no. To już to będzie bardziej zacięte, nie? Tak ja wiem, ja wiem. Teraz no, zresztą wiesz, no. No, no, no. Ja wiesz, ja tak myślałem, tak będzie, nie? No. Ja mówię, zrobimy tylko miraża, a nic więcej. Ja wam mówię, nie trzeba. Ja tak, jak teraz będziemy grać, jutro będziemy grać, to ja z miejsca banuję Mirka, Inferno i Dusta. I niech się no. dzieje wola, nie ma, gramy Overpassa. Wy też gracie? Jako drużyna? No, bo było 18 drużyn było, nie? Ale Bochen się wycofał, coś tam nie pasowało. No, no. I zostało 17 drużyn, nie musieliśmy zagrać, chyba było 18. Aha, no i fajnie. W ten sposób, nie? No, ale nie, znaczy do finału tam dojdziemy i sobie odpuścimy w ten sposób, myślimy. To ma bez sensu. No to. Ale po prostu przegramy też, bo ktoś się trafi lepszy, nie? Wiadomo, możemy też świetnie dostać. Kto wie? No, kto wie? No wiadomo. No kto wie? No. Właśnie ja teraz nie wiem, mi się ta Krampus jakoś wydaje mocniejszy. No, PGW fajnie sobie też gra. Tak? Są takie śmieszki po 13 lat, ale se grają jednak, bo są... No. Sporo. Jedna lana swoją drużynę kurwa tak wyszlifuje. No teraz jest takie, wiesz, nie bardziej aimowo, to się nie chce pokazywać taktyk i tak dalej, nie? No, choć na przykład na Mirage'u to standardowo, smoki wbijasz na... No ja tego nie kazałem. Dobra, zróbmy jedną taktykę. Zróbmy te A. No, te smoki. Zrobiliśmy te smoki, weszliśmy na B, wyczyszczone elo, a powiedziałem, a rozstawiajcie, chuj, kontrola mapy, cały czas. No. Fajnie, jak się rozejdziesz w piątkę, to halo. No. Teraz jednego gościa rozłączyło, z unranku. A oni no. się pytą, czy pauza, nie? A oni, jebać. I gości i grają w czwórkę, nie? I od razu tego Karola wywaliło, bo net mu się tam zjebał przez sekundę. I mówi, dawaj tę pauzę, kurwa. Ja, dobra, daj, daj. A dali pauzę, no ale to dopiero w następnej rundzie zostanie, będzie restart, lel. Nie ogarnęli trochę. No. Więc od razu pisać pauzę, to... No ale co zrobić, no co zrobić. Ja tam trochę w tego CS-a gram bardziej niż mniej, w sensie ja mam normalnie drużynę taką. No ja teraz w ogóle przeciw CS-a nie gram. Ja ostatnio zagraliśmy i spadłem z szeryfa. Bo cały czas albo cały czas ten jest ten LAN, albo coś się komentuje. No wiadomo. I w ogóle nie mam czasu na grę, nie? I to jest problem. Ja już MMów nie gram od... No. Myśmy właśnie z Matlochem lecieli Face City Premium, nie? I on właśnie wygrał ileś tam teraz tych kapłańców. A to się opłaca grać samemu Face City. No, samemu właśnie. Myśmy w trójkę grali albo w czwórkę. Bo albo tracić się dobry team, nie? No, no, albo no. samych rak team. Choć na wiadomo. Choć na premce już jak nie ma już takich rak teamów, już tam są grać normalni gracze, nie? Choć tu na początku jak widziałem te niektóre mecze, na które rak team, takie raki. A to było do przewidzenia, ja mówiłem. No. Znaczy, bo mi na początku to kumpel właśnie Artur, co wszedł tam zapisywać nas, no. przyszedł do was i mi w ogóle to wysłał, nie? I tak myślę... No dobra, no złożę ze Skoczowa cały team. No w sumie wiesz, dychę, no to tam każdy no, zapłaci. To nie, no właśnie, tylko, to nie jest dużo. Nagrody są takie, wiesz, no jak ale... za stówę, no są tak nie wiem, jak nie ma, no, jak na taki LAN, no to jest dobrze. Następny będzie w Bielsku, nie? I tam już coś porządniejszego weźmiemy. Już ogarnęliśmy sobie sponsora jednego. W Bielsku mówisz? No, w Bielsku trzeba coś zrobić. Taki bardziej poważniejszy, czy nie? No, coś poważniejszego się sieknił. Ten był no tylko taki pierwszy, bo... Testowy, właśnie. Czego się obawialiśmy, no. to, że będzie mało ludzi. Tego się obawialiśmy, nie? A tu patrzymy, dup. 18 ja myślałem... teamów. O, ja Boga. Ja też myślałem, mówię moim... To jest taki podwórkowy LAN, że pewnie 8 drużyn się napisze, a tu patrzę 18 LOL. No, dużo, dużo. Jak będzie poważniejszy w Bielsku, to ja swoją poważniejszą drużynę przyjadę. No, wiadomo, nie? Ale to już pewnie będziemy chyba brać, mi się wydaje, po 3 dychy od głowy i się zrobi jakieś takie porządne nagrody. No ale jak już zobaczysz się... Że jest dużo typa, no to już myślę, że zgłoszą się jakiś, coś się ktoś zgłosi, żeby jednak mieć fame, reklamę, tak? No wiadomo. Krakow Gamespot zebrało 250 od drużyny, czyli 50 na web. No my myśmy w żywcu byli, nie? To wzięli 250 na web brali. No to kupa kasy. Wiadomo. Jakby się pozgłosiło kurwa 10 drużyn, z czego jedna dostałaby, nie wiem, itemy za 1k spokojnie.
No wiadomo. Ja kurwa na jedynym LAN jakim byłem takim poważniejszym to właśnie w Łodzi, nie? 2014. I z kwalifikacji, nie? Nic nie było wpisowego. I tam normalnie nagrody były po 3000 za pierwsze chyba. No, no wiadomo, nie? Tak samo był ten teraz no. Expo Challenge przez Pride organizowany, nie? No wiem. No to też. Nawet tu pierwszy sezon kiedyś grałem z drużyną. No. Doszliśmy do półfinału i trafiliśmy teraz na te AGG, które jest, nie? Hyper i tak dalej. No wiadomo. No i w sumie tyle. Na razie teraz mam inną drużynę i po prostu trenujemy. No dobra, no fajnie. No. Dobra, to ja idę jak coś. No spoko, spoko. Do no powodzenia, to nie? Nie no wiem, wy macie teraz zakończone eliminacje, wychodzicie na pierwszym miejscu z grupy, nie? No tak. No a z drugi wychodzi Just Nice Team. Nie, drugi wychodzi Mysiak chyba. Mysiak, bo przegra... aha. Bo Mysiaki wygrali z Just Nice i my dzisiaj zaoraliśmy. Tak, aha, czyli Just Nice, no to dziękuję, jest Ether. Dokładnie, a to są gimbusy, więc też nie polecam. Takie no, gimbusy. Się widzę, tak? Zdjęcie, to... No, jest... Mogę ci, kurwa, wysłać ma... trzy zdjęcia, właśnie które... mam, widzę właśnie 2.16, zaraz to wrzucę na internety. Ale nie, chodzi mi trzy zdjęcia te, kurwa, co wyzywał mnie ten młody gimbus, nie? To możesz wrzucić, nie? I damy jakieś chcesz? Sportowe zachowanie. Aj, no, kurwa, ośmieszymy go w internecie. Dobra. No, spoko, nie? Nie powinno, a w regu czekaj, zobaczyć regulamin sobie zobaczyć, tylko odpalę. A to czekaj, to jeszcze nie wysyłam. No, tam było, wszystkie... tam jest, tylko nie wiem co tam jest napisane. Ja tam Kamilowi kurwa wysyłałem te trzy zdjęcia, bo mnie wkurwiał, naprawdę mnie wkurwiał. Bo oni chcieli specjalnie tak zrobić, żebyśmy... My nie mogli dać, a oni mogli, nie? Rozumiem, żeby no, mieli walkovera. Tak, tak. Pobiorę regulamin. World. No i jest 12-2. Nie, 12... Czekaj, 13-2 jest. Dla warchlaków. No spoko, no. No spoko, dobra. Drużyna... za to się zastrzegają sobie sprawa. Oprogramowanie, tryb rozgrywek. Z rozrywki zostanie zdyskwalifikowana każda drużyna, która w trakcie rozrywki wykaże się niesportowym zachowaniem, to znaczy poniżanie, wyzywanie, używanie wulgaryzmów, także w trakcie rozgrywki. Ale już odpadli, więc jebym na to. No. Chcesz na pamiątkę? A daj na pamiątkę, daj. To ci wysyłam od razu trzy na raz. Spoko. Że tak fajnie je zapisałem. Uchwycony. No i tak fajnie je napisałem, ha ha ha. Dałem to. A, tam jeszcze jest tylko moje, kurwa. Jedna jednym jak się wkurwiłem i napisałem co myślę. Więc tam może tego nie wrzucaj. No spoko. Tam na niebiesko, to nawet na to nie patrz. No to wyślij tylko to, co chcesz, to tak zróbmy. No to już wysłałem trzy ci naraz. Dobra, spoko. Ale nie rozumiem, co odpierdala Unranked. Grają w czterech, nie za stopy, nie dali stopi. Nie wiem, może nie zależy im. Może nie zależy faktycznie. Czyli wiesz, jest 2 do 14, więc... No ale będzie 3 do 14. Jest 3 do 14, robię comebacka. No. Jeszcze później chyba z waszego wnuczy statystyki wrzucę, bo fajne są statystyki na ebocie. No, 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 wiem. No ale to wrzucać, mi się nie chce robić tych screenów i później tego edytować. To już na pewno fajnie będzie, to już będę, to takie ktoś się będę bawił już na pewno. Tak, porządnie, że będę wrzucał statystyki graczy, kto kogo zabił, ile razy. No. To będą takie trzy zdjęcia, jeszcze wynik meczu, ale to już na 12 jak będzie. Jak wy to planujecie tam na LAN-ie, w sensie będzie normalnie stream tam w miejscu, nie? Tak, tam będzie LAN, no będzie tam. No.
Będzie, jak ktoś będzie chciał przyjść, to będzie zrobiona sala, będzie pokazany projektor i tam będzie streamowane, nie? Mhm. To raz, ale trzeba ogarnąć jakiegoś dobrego streamera, bo ja nie mam takiej gadanej. A kogoś, ale nie wiem kogo, jak może masz, to możesz mówić. O kurczę, ale... No to raz, a... Co, no i będzie streamowane na pewno, nie? Ogólnie na kanale, na Twitchu. No. Ja kurwa mam dwóch znajomych, ale to są tacy ogólnopolscy i oni będą chcieli kasę za to. Zapytaj ile? Wiadomo, nic nie jest za darmo, nie? Jak coś się umie dobrze robić, to trzeba to cenić. No dobra, no, zapytam. Trzeba się umieć sprzedać. Dobra, to zrozumiało. Ale no... To pisać czy nie? Pisz, nie? Dobra, zobaczymy ile. Ile będą chcieli. Pytam się tego. Ale nie musi być dzisiaj, nie? Ja tak. Ale on jest teraz co tak po drodze, nie? No spoko. Na Steamie. No i Warhala kierował comebacka 4 do 14. O karwa. O kurczę. Czy się uda? A mało tego grają w 4, nie? A, no to fajnie. Ja w ogóle teraz na tym meczu mózg miałem wyłączony, nie? Bo normalnie nie wiedziałem, co się z moim sprayem tam dzieje. Ale tak się to zjebałem. Ja sam muszę dzisiaj przebrać w CSK. Ja, chciałem się piwka napić, ale nie mogę, bo jadę autem jeszcze później. Jezus Maria. Nic no, teraz co? Jedynie szukać sponsora na Bielsko. Znaliśmy jednego sponsora, gościu się podjarał strasznie. Powiedzieliśmy, że... No, znaczy coś na nagrody, nie? Aha, no. No, bo dzisiaj byliśmy, no i tak... Co tak piszcie, że tak na lajcie, nie? Wiesz, dosłyszymy nie. A tu się okazało, że gościu się zainteresował tym. No. No to fajnie. Ja nie wiem, co robić w Bielsku, a później już tylko Katowice spodek wiele. No, nie no, fajnie by było. Za 5 lat, może. Ty gdzie, chodziłeś na bajerki do szkoły, do skoczowa, czy... No chodzę dalej. Chodzisz dalej, spoko. Trzecia klasa techniku. No. Elektronik nie polecam. Elektronik nie polecasz? Ja mam kumpla, no. Adama Szyślara. Wiem. No to... Ze mną do klasy chodzi. No to... Wiesz, jak ty się nazywasz? Iwankowski. Ty nie byłeś na imprezie u mnie? Nie, raczej nie. To nie byłeś ty? Bo wiem, że ktoś przyszedł, na pewno przyszedł jakieś śmieszki. Pamiętam, nie, że laser był, ktoś tutaj tam było was trochę. Ja z nimi nie baluję za bardzo. Nie byłeś, a ty nie byłeś z nimi. Nie. No widzisz. Adam będzie robił za to, za coacha, znaczy za coacha, czekaj. Za sędzie na tym. Na lanie, no. O, stary. Ile Biery myśmy fajnie. Się nacitowali z Adamem w jednej szóstce, to był ewenement. Wiem, on mi codziennie to opowiadał, kurwa. Ja tak bym wiedział, że ja w CS gram, nie mówi. A wiesz, jak się fajnie gra na cheatach. O, no, 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 coś no super, ja wiem, super się grało. Mój Steam mówi, pokaż drabinkę, nie? A ja mówię, no nie ma, a on mówi, to niech zrobią. No właśnie nie ma drabinki, bo jest grupa i nie wiem jak zrobić tą drabinkę. To jest tak trochę dziwnie zrobione, nie? Jest strona challenge. Challenge, ale bo tam jest drabinka, nie ma takiej drabinki, że gra dwa teamy ze sobą, nie? Bo tam są w grupach, jest 3 teamy w grupie, a nie 4 czy 2. To nie jest parzyste właśnie, w ten sposób. I ja myślałem, że to zrobię na zasadzie trójkąta właśnie, teraz na to wpadłem. Zrobię trójkąt i tylko, no tak, na trójkącie by to trzeba było zrobić. No i na bokach, na ramionach by trzeba było wpisać wynik, nie? Jeden. Na przykład 16 do 0 czy coś i tak dalej, w ten sposób. No. Ten typ od Mysiaków mi teraz dziękuję, że wygraliśmy, bo wyszli z grupy. No. Tak prawda, bo tak by był remis, nie? Jakby jeszcze raz grali każdy z każdym. No fajnie, bo... jeszcze streama muszę ogarnąć, żeby to działało w miarę, funkcjonowało na spokojnie. No. Kanał i tak dalej, i tak dalej.
czy to był punkt meczowy dla warchlaków? 7 sekund, 6, no już elo, nie żyje. To nie jest par. Jest 15 czasu w grach braku Inglel. O, ale mu banie się kończy jeszcze. Jest 15 do 5. Czyli chyba warchlaki to wygrają i wyjdą z grupy i wtedy on rank odpadnie, tak? No tak. No, jak dwa przegrane, to elo. No z tak, tego co widzę. No nie wiem, Matlock spisuje ten mecz, ja muszę patrzeć na to. Niebota i wasz mecz muszę to... Was mecz już zarchiwizowałem. O, ale to skanowe. Ale to będzie wszystko. Ale będzie 16 do 5. Choć w sumie nie, bo... Choć... Ale już tak, to będzie 15 do plecy, spina i tyle. O, GG, well played. No dobra, to dzisiaj rozgrywek chyba na dzisiaj już wszystkie. Z pierwszym z serwera. No w porządku. User disconnected from your channel. Aha, myślałem, że to ty wyszedłeś. No ja też właśnie nie wiem, kogoś disconnectuję już lewy ty. Archiw. Ale nie zrobiłem sobie screena na koniec, a jestem głupi. No trudno. Aha, zapowiedź Battlefield 5. Aha, i to ma być pierwsza wojna światowa, tak? ZW, za chwilę przyjdę. No i co? Kolej. A huge variety of vehicles to choose from, giving some really cool and unique gameplay opportunities. So everything from